Witam Was na nowej mapie. Znajdujemy się na mapie Rolmaszowo. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię. Tak, to kolejna nowa seria, ale seria będzie w zamian serii na mapie Nieckowo. Mam nadzieję, że się spodoba potem co. Bez żadnego przedłużania przejdźmy do przedstawiania maszyn, bo to jest najważniejsze w tym odcinku. Posiadamy opryskiwacz termita 12 metrów. Na początek jest git. Ogólnie tak samo na mapie Nieckowo rozwijamy się od małych maszyn do dużych. Znajdujemy się na gospodarstwie z krowami, jeszcze kurw nie zakupiliśmy. Potamy łyżkę do tura, taka o. No nie, jakaś najlepsza, nie, no, nie ma pieniędzy. Tu jest nasz największy traktor, jest to Zetor. Troszeczkę inaczej, nie jakaś 60, taki Zetorek o mocy 60. Mam nadzieję, że się spoda, coś, myślę, coś innego, nie taka monotonia. Zanim mamy siewnik. Siewnik czego? Siewnik konny, przerabiany właśnie do traktora, taki o, taki zielony. No ubogo, ale no, nic lepszego nas na razie nie stać. Tak ten Zetor wygląda, taki o, tam jest, wiecie, piłę, sztyla tam w środku, bo też tu będziemy niekiedy zajmowali się, mam nadzieję, że tak to ujmę, akcjami leśnymi. Tu mamy krówki, jeszcze nie mamy żadnych, to jest po prostu pomieszczenie jakby dla nich, tak. Tu posiadamy kosiarkę rotacyjną. Niestety bez osłon, bo nas nie stać. I tu mamy dziewczyno, tu mamy na obrazku dwa marzenia. Marzymy o 60 i o dziewczynie. Więc tak, tu mamy to. Co dalej? Mamy betoniareczkę. Taka o, mamy też kopalkę, którą na ząbnie się będziemy wozili, jak damy radę. No tak, tu mamy trochę maszyn. Mamy rozsiewać lejek. Jest to lejek po remoncie, taki o. Tam widzicie już nasiona i tak dalej przygotowane. Naszym drugim ciągnikiem i zarazem ostatnim będzie to Ursus C330 plus MK chyba, bodajże. Tak on się prezentuje, no starszy z kabiną puszka. Tu oczywiście taki o i mamy do tego widły. Dobel takie typowo dalej. Posiadamy prasę Sipma Kostka. Taki duży, taką dużą wiatamy. Tak ona się prezentuje. Myślę, że najgorsza ona nie jest, będzie nam służyła. Tu musimy sobie zamknąć to. Dalej mamy przyczepkę autosankę D47 z burtami takimi typowo jakby do zboża. Dobra, otworzymy sobie to i zamkniemy zarazem. Mamy agregaty, też ładnie pomalowany jest to bometik, to jest chyba 3 metry. Siemię na kukurydzy punktowy, no już na siemię nas stać. Tam mamy po prostu taką skarpę, nie ładna, no, ale mniejsza. Natomiast co dalej mamy? Mamy tu zgrabiarkę, gwiazdową czwórkę. Wstrząsarkę Pottingera i kopaczkę do ziemniaków, taka po remoncie. Mamy, jak wiecie, 1500 na start. Myślę, że to nie jest najgorzej. Obciążniczek do 30, przyczepę taką dużycę do bali, do przewożenia jakichś gratów. No niestety bizon stoi pod chmurką, na niego niestety na razie nie ma miejsca. Jest to bizon oczywiście Z56. Mamy gdzieś jakiś osko, tam nie wiem, gdzie są ule na doradze dźwięki. Rozrzutniczek Warfama i beczkołu z pomod Hojnia. To są nasze maszyny na początek, no trochę ubogo, no ale niestety no nie ma skąd wziąć pieniędzy na lepsze, dobra. W dzisiejszym odcineczku nietypowa akcja. Znaczy nietypowa, co ty ma to już mówisz? No naprawdę nietypowa, ponieważ będziemy wywozili złom. Jak się nam to uda zrobić, bo no farming i takie rzeczy to wiecie jak to niekiedy jest. Ale bez żadnego przedłużania bierzemy Zetoreczkę na początek. Halo, bierzemy Zetora czy nie bierzemy Zetora? No taki odcinek taki typowo jakby do przedstawienia i przy okazji coś sobie porobimy, czyli ten złom wywieziemy, żeby troszkę zarobić na żniwa, na paliwo, żeby było chociaż. Wziąłem jakieś łańcuchy, taki duperar w tym Zetorze, mówię, coś tu jest, tak myślę, że spoko. No coś innego, nie cała szkoda 60 i 30, tylko po prostu mówię, chyba coś innego mamy Zetorka właśnie. No i dobra, dzisiaj poczekamy naszą wczepeczkę. Postaram się, żeby seria była realna, jak najbardziej lepsza. Jak mówię, jeśli macie jakieś propozycje odnośnie serii, to piszcie w komentarzu. Postaram się poczytać i coś może z tego ogarnąć. Dobra. Bierzemy sobie przyczepeczkę. Troszkę stromo jest, ale za to się nie boi górki. I zacznijmy od tego koryta. Koryto raczej sobie 30 załadujemy, więc lecimy też po 30, że po prostu, no też troszkę, wiadomo, no w rolu samo takiego koryta raczej nie ponieśliśmy. Tu wolno, albo go nie zamykamy, bo oni to potrzebowali jeszcze raczej, że są Zetora potem schować. Bierzemy trzydziesteczkę. Gdzie no tu wszystko idealnie działa. Tur jest niewydany, żeby to nie było tych 500 komentarzy. E Mati, wydaj tura. Tur jest niewydany i nie będzie, bo nie ma zgody, natomiast taka sytuacja. Na razie jeszcze nie mamy byle okrąg, ale takie widła się mamy do pomocy, typu do podnoszenia czegoś. Mam nadzieję, że to tak najbardziej spoko będzie. Bierzemy obciągnik, ponieważ mówię, no nie wiem, czy nie będzie dźwigało.
Jakby w ogóle to się dawało turem robić, bo jak nie, to będzie to po prostu najwyżej ręcznie pakowali. No chyba tak, jak ja myślę, chyba nie będzie się tego zrobić, no ale spróbować zawsze warto. No a raczej nie. Bo te widły są takie, no, nijakie. Albo wiecie co, jakbyśmy to przywrócili, albo jakoś tak to włożyli, tak po chińsku. Dobra, niestety będziemy to ładowali trochę w miarę ręcznie, żeby nie tylko sobie to wyciągali turem, dobra. Zadajemy sobie to, no korytor ręcznie, ale po prostu no nie ma jak inaczej, a ja mówię, jak chcę to dzisiaj wywieźć. No bo tam jest to korytko na przyczepie. Cyk, bach. Metrykę sobie zrobić, żeby po prostu potem były. Coś zrobić, jaką metrykę mieć potem do zdjęcia, jakie zdjęcia porobić. Dobra, tam mamy koryto pierwsze załadowane, już tak tu no. Więc no nie ma, nie będziemy mogli go wyciągać traktorem, ale po prostu ten złom będziemy sobie wyciągali jakby traktorem, to będzie troszkę, no chociaż coś realnie będzie. I tam mamy dużo takiego złomu, więc no trzeba ten złom po prostu wypchać jakby dość do, no, do przodu. Więc no coś z tym turem porobimy, bo mówię, no niestety przebrania z góry, ale po prostu no, nie da się tego jakby łapać. Więc no przepraszam, że tak jest, a nie inaczej. Widzicie, to tu jest tego złomu, no co nie miara. To będzie aż ciężko, ciężko wziąć, proszę państwa. To sobie odsuniemy jakoś, ooo. No widzicie, no, czasami wiecie co się dzieje, no tu jest taki złom, widzicie, taki duży złom dość. Ja wiem, to będzie jakimś tam dźwigiem czy coś, no ale nic, no nie jest na takie coś, tam jest, no uznajmy, że w farmingu jestem tutaj we czwórkę, jesteśmy to we czwórkę właśnie z jakimś tam kolegami, to złom wrzucamy, tak to razem bierzemy, no bo no nie mam pojęcia jakby to inaczej, bo mówię, takim turem to by też real to raczej nie poniosło. Dlaczego sprzedajmy złom? Ponieważ poczujemy pieniędzy, mówię, każdy jakiś tam dodatkowy zarobek, nawet mały, się przyda nam bardzo. No, ale możemy to tam wpakować, tylko czy to się uda, bo to jest, no, dość duży kaliber, panie. Panie, chłopie, coś ty zrobił. Jezu. Panie. Dobrze, morcy, po krótkim dzień, ale widzicie, musiałem to ładnie załadować, bo troszeczkę miałem małe problemy, ale wszystko się zmieściło, troszkę to wystaje za, no ale jak to dowiedziemy. Tam jest tak, teraz lecimy po kolejne rzeczy. Tylko się to kopać, troszeczkę sobie wypchać, może na to kopać, gdzieś uda na tego tura, zobaczymy. Czy może gdyby ten tur miał jakieś pasy do przypinania, to jeszcze tak, ale niestety ten tur takiego czegoś nie posiada. No ja się tego też tak nie weźmiemy, bym chciał. Albo, no chyba w tego tak wrócimy, kurde, żeby to jakoś miało tak jakieś, no. No nie da chyba tak się zrobić. Szkoda, tak się nie da zrobić, jakbym chciał, bo sobie to było naprawdę, bo to fajnie wyglądało, no ale. A, no to zrobiłem to inaczej. O! Wypchniemy to po prostu jakby tam. Bo tego na tym się miałem zaczepić, tam wszystko zarzewiałem, więc no wypchniemy tego, ten złom sobie stąd. I go zadujemy, no wiem, taką koparkę trzeba było takim czymś, no ale taki tur powinien tą koparkę być winą, no ale niestety, jak wiecie, no farming nie lubi niekiedy być bardzo realny. W kolejnym odcinku raczej jakieś kosy albo żniwa zaczniemy, więc myślę, że to będzie spoko. No i się troszkę w odcinku będę mniej mówił, ale po prostu no chcę się skupić jak najbardziej, żeby ten złom jakoś załadować w miarę. I żeby to wywieźć. Dobra, mamy jeszcze jakiś złom inny, czy już nie mamy? Mamy jeszcze jakąś starą taczkę, bo nową taczkę kupimy sobie. Mówię dzisiaj nawet. O, to kurto chyba trzeba było dać na złom, czy nie? Nie. To kurto tam mi zostaje, bo tu jednak muszę mieć, no, jakieś pojedło mieć te krowy. Chyba ta taczka była na złom, czego zapamiętam, czy nie? A nie, taka też nie było. Chyba dobra, czy ja mam już cały złom wywieziony raczej? Jeszcze tak sobie pochodzę po gospodarstwie i poszukam, bo wiecie, może się okazać, że o, zapomniałem, widzieć, tu jest, no, nasz kolega, który nam pomaga, który sobie odpoczywa i chleje oczywiście, bo to w Polsce jest. Ale trzeba już jakiś złomik, że po prostu my wszystko mieć wywiezione. Dobra, tu już nie mamy nic ciekawego. Ale nie, coś tu jest jeszcze. O, tu jest jakiś, to jest, panie, to jest chyba grzejnik jakiś mały. Znaczy nie, to nie jest grzejnik, to jest jakiś odpad taki. Albo, o nie, to jest grzejnik, patrzcie, faktycznie, czyli grzejnik sobie wynosimy teraz na złom. Więc no tak sobie, ale grzejnik sobie, tak grzejnik się natura zmieści, tak, grzejnik natura będzie. Tak, będzie czy nie? Kurde, są dziwne kolizje na tym turze, jakby. O, jest. Będziemy ładowali grzejnik. Ale grzejnik troszeczkę nierealny, trochę jakiś taki za mały, no ale mniejsza. O, taki dla tego, z domu, dla lalek z domu. Panie, to gdzie ten grzejnik tu wolno dać teraz? Za chwilę to wszystko spadnie, no i tyle będzie naszego wywania złomu. Wiecie co, to nie może być, damy go troszeczkę tutaj do tego, o.
Ma wyleciał ten grzejniczek. O panie, wyleciał. Idealnie, dobra. Ma serio się wyleciał za to. No jednak to trzeba widzieć, robić to ręcznie, bo to tak nie działa, jakbyśmy chcieli tak po farmingowemu. Dobra, to weźmiemy to tak. Weźmiemy to ręcznie, no. Trudno. Gdzie on jest? Ma jakieś dziwnie. Nie widzę go po prostu, nie mogę go jakby obrać. Czy obrać to wiem, no objąć, o tak. Serio? No chodź tu, panie grzejniku. Ale będziemy się męczyli z durnym grzejnikiem, naprawdę. Dobra. Trzyma się, dobra, luks robota. Dobra, idziemy mordę zawieść. Tylko czy to się uda? Też pójdziemy od razu właśnie po ten kościół za nami, właśnie 30, ten co sobie tam pił przed chwilą. Bo to też trzeba będzie wyładować po prostu ten złom za chwilę. A ogólnie pewnie zostaniemy na kolejne odcinki, bo to tam jeszcze nie dzisiaj. Lecimy powolutku, lecimy z tym złomem. Musimy uważać, żeby po prostu no o nich nie zawadzić, bo to jednak no są transporty dość wymagające, jak sami widzicie. Ale tego złomu trafiamy, nie są może jakoś mega dużo, ale też no nie jakoś mega mało. Bo ten grzejnik tam jest grzejnik, dobra, lecimy. Ty, ale zatrzyma ciężko. Ale to kilka kilogramów ma, nie ukrywają, tam jest, no. A kierunek, że to było realniej, w miarę. O Jezu, tam się ta kopaczka nam strasznie gibie. No trzeba jej troszkę chyba gdzieś indziej nią przestawić tak lekko, bo ona nam zawsze spadnie. I to będzie tyle z tego włożenia tej kopaczki. A on tak powiem już lepiej. Ale jak, o widzicie, to mam jakieś takie historie są na tego, na złom, ale nie będziemy, nie będziemy kradli. Bo tak się nie robi, pamiętajcie. O, się za to rozpędzi, tylko żeby nie zawadziliśmy tym złomem nigdzie. Ojej, jak to się wszystko przestawia. Niestety, że zostaje, trzeba było diaktem to inno obciąć, ale no, jak sam miałem. Ale powiem, jak mówię, jeżeli zostawicie, mówię, nie, czyli opatrzę w górę, to postaram się robić takie częstsze. Ja pierdzielę. Częstsze akcje. Zgubiliśmy kopaczkę na zło. Ale kopaczka, gdzie jest kopaczka, ty? Serialnie, kopaczkę zgubiliśmy. Ona się właśnie tak nie. Ona się nie trzyma tu. Ją trzeba tak, no. Mi powiem, tak odcinek Pata i Matek oni wozili do nowego domu, książę też wszystko spadała. Tak samo z kopaczką. I tam jest ten skup złomu, tam wszystko jest, bo jest, to trzeba takie miejsce wyładować im tam obok ich złomu i dostaniemy wtedy pieniążki na to. Tylko musimy jeszcze po tam dojechać. Znaczy wjechać najpierw dojechać z tym złomem tam. To myślę, że jakieś 5000 powinniśmy to dostać, bo to jednak trochę jest tego, jakby nie patrząc. O, wiecie, tam jest trochę złomu. Tylko tutaj, czy ja się z tym zmniejszę? To jest pytanie za 500 punktów. O, zmieścimy się, panie. I tu właśnie mamy ten złom rzucić i będą zadowoleni. Wiecie też, mamy, to są nas silosy na tego, na złom, bo tutaj mówię, takie, to wszystko, mówię, to są złomowiska, to są skupy, to jest takie centrum wszystko. No i teraz będziemy to wrzucali sobie. O, wiecie, to jest wóz konny. Jak chcecie, to możemy jakiś dzień wóz konny odkupić od niej, bo by się przydał na takie coś. Natomiast no, kilka opaczek w górę, to ten. No, czyli się opaczek w górę, to ten wóz odkupujemy, o tak. Od nich i nam się. Pewnie nam się przyda do czegoś, bo taki wózek, to mówię, zawsze coś. No, a musimy to spychnąć, panie. Ja wiem, panie, tak się nie robi pewnie, no ale. O, zacznijmy od tego, od walienki i od rynny, bo tamten złom na samym końcu, bo jest najcięższy. Nie wiem, być odcinek trwał, bo już mówię, tylko co to dzisiaj zrobić. O, panie. Panie, tak się nie robi, bardzo źle. O, dobra. O, mówię, tak po co, coś te narobiły, no się przyczepa. Tego, ona kipruje nam. Nie no, musimy trochę ręcznie zrobić, bo jednak farmingu się go nie zrobię, byśmy chcieli. O, spadło, o, panie. No i patrzcie, no i tyle, no i trochę złomu tu już jest, tak? I w kupeczkę się zbierę i zawsze coś będę, więc no myślę, że jak najbardziej spoko. To odcinek powinien się zostać chyba gdzieś w nowym roku, bo w nowym roku naprawdę nie mam pojęcia, jak ten odcinek dostaniecie. Bo to mówię, nie zależy ode mnie, bo to też bardziej od mojego czasu i tak dalej. Ale postaram się, żeby odcinek był jak najszybciej, bo myślę, że to dość ciekawa akcja. Taka mówię, taka unikalna, nawet wolno powiedzieć, takie sobie co zastosować, no. No. Bierzemy zatorka. Ogólnie jak widzieliście maszynę, to może ktoś zobaczy, że nie mamy ani talerzówki jakiejś takiej próbowej, ani pługa. Ale to dopiero zakupimy w kolejnych odcinkach, bo no nie ma to pieniędzy po prostu, tak? Bo mamy swój kombajn, natomiast no trochę był wydatek, natomiast no
Będziemy to się rozwijać i ogólnie będzie, dlaczego ta mapa w ogóle jest 50 na ten, jakby widzieliście, wszystko się pakowało. 60 to też dlatego, po prostu no stwierdziłem, nowe życie trzeba w tą, w ten kanał troszeczkę wepchnąć, że tak, która nas, myślę, że taka nowa seria, taka inna, nietypowa, wam się spodoba. I przede wszystkim to są małe obory, a nie takie wielgachne jak na tamtej mapie, bo tamtej była masakra, tak? A mamy swój silo, myślę, że to jest jak najbardziej spoko rozwiązane. W kolejnym odcinku, no mówię, sienokosy albo żniwa już się zdecyduję o tym, tak więc co? Co wszystkie maszynki ustawimy też. Dlaczego sobie maszynki ustawimy? A wiecie co, żeby też było fajnie zrobione. A nie, że coś zaczynamy, czegoś nie kończymy. Tu jeszcze mamy taką rzecz do wywiezienia, jako na razie, no nie wywieziemy jej, bo to nie jest łom. Kiedyś ją wywieziemy, albo ona się na pewno do czegoś przyda, więc na razie jakoś się przepchnie tam, żeby ona była w tych szakach, ja nie przeszkadzała jak na razie. Rozumiecie o co chodzi. No i dobra. A trzeba obciążnik odczepić. Tu może stać, tam nie będzie chociaż przeszkadzał, nie zawadzał. Myślę, że macie kosili, jakbyście mi kosili trawę, to będzie kosili zatorem, więc zatora się nie będę chował. Tak więc co, no w takim krótkim odcinku to by było raczej na tyle. Natomiast jeżeli się spodobał odcinek, zostawcie apeczkę w górę, do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!